Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w nowym vlogu po przerwie, po weekendzie majowym. Mam nadzieję, że u Was super. My robimy bant. Nie widzę. Aktualnie dzisiaj mamy sporo załatwień, jedziemy wyrobić paszporty, bo nie chcemy się ograniczać, jeżeli chodzi o wyjazdy. Musimy skoczyć do mechanika, żeby sprawdził nam samochód, także jedno po drugim. Dzisiaj sukcesywnie taki dzień mamy na załatwienia, pozabiurowy. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało załatwić. Ja jeszcze chcę kupić firany na dół do salonu. Najgorsze jest to, że żelazko nam poszło na reklamację i jesteśmy miesiąc bez zasłon, nie? Bo ściągnęłam, jak jeszcze żelazko było, 2 tygodnie było bez zasłon i potem nam się żelazko zepsuło i po prostu nie mam nawet jak zawiesić firan, nie? A to jakoś tak, kurczę, jednak te firany, zasłony dają taką przytulność w domu, no i taką enklawę, wiecie, taką prywatność po prostu. No, a myśmy się ogarnęli, ubrali i jedziemy, bo na 10 jesteśmy umówieni, także pierwszy przystanek. Najlepiej, że kupiłam spodnie, to jest SK, a one są za duże i muszę je tak ściskać paskiem. Dobra. Pants. My już w samochodzie czekamy na Krzysia. Słuchajcie, wyskoczyliśmy na chwilę i zapomnieliśmy wziąć biletu, no nie? A Mikołaj, biletu, nie mamy biletu i przez cały parking nie mamy biletu. Biegliśmy, żeby ktoś nie usłyszał przypadkiem. No, a teraz jedziemy do urzędu. Tak. Nie wiem, tak. Musimy zobaczyć jakiego, bo nawet nie wiem. Tak. No właśnie. A znasz adres? No nie, no musisz włączyć GPS-a. Okej. Okay. To włączam GPS. Udało się nam nawet zaparkować. A to nie jest takie tutaj, powiem Wam, oczywiste. Nawet się ciepło zrobiło, bo myślałam, że będzie padać. Miki ma bilet. Idziemy. A Mikołaj ubrał sobie czapę i stwierdził, że dzisiaj to jest czas na czapkę, nie? Idziemy. Misiek, teraz trzeba obstawić. Ile czasu? Pół godziny, 2 godziny? Nie, ja obstawiam pół godziny. Pół godziny? Ale pewnie będzie z 6. Nie, ja obstawiam między 40 a godzinę 20. Dobrze, tutaj nie trzeba biletów, bo to tak wiesz, jak jest. Sometimes when I hate where I am, I forget every single place that I've been. And sometimes when I look in the mirror, I wanna tear off every piece of my skin. Załatwiliśmy i nawet poszło w miarę fajnie. Pani nam dała numerek, bo miała wcześniej gdzieś jakiś, został jej po prostu i spoko, bo od razu wyszliśmy chyba z 6 numerków wcześniej. No dokładnie. Nie? No, a my teraz... To było jakieś, jest co najmniej pół godziny wcześniej. Tak, tak. A ja wzięłam nam jedzenie do samochodu, czyli lunchboxy i jedziemy teraz po firany. I ja sprawdzę, kiedy ma być nasze żelazko. But there ain't nobody here. Searching for a vessel that can sail into the clear. Endless blue and a crew to hold the line. And if you wanna run away, then we got room for you. Never feel ashamed for doing what you wanna do. Time away doesn't wait to be defined. Ekstra! To faktury? Nie. Muły? Nie. Zeskanujemy jeszcze nożyczki, zanim tatuś policzy. Proszę, Miki. No. No na kot musisz najechać. Super. W domku otworzymy. No tutaj. Musimy mieć nożyczki, żeby otworzyć nożyczki, wiesz? Dojechaliśmy do domu, a tutaj niespodzianka. Mogę wyprasować zasłony. Nareszcie. Krzyś za chwilę zbiera się do mechanika. Zjedliśmy przepyszniaste bajgle, bo zrobiłam, tutaj dodaję Wam takiego smaka. One będą w e-booku z lunchboxami, także
wyszedł przepyszny, idealny. Tak mi smakował, że szok. A teraz muszę posprzątać tutaj ten bałagan, który narobiłam i zabieram się za robienie białych gołąbków, ponieważ jestem w trakcie wybielania zębów i tworzę dla Was e-booka z białą dietą. Ponieważ wszystko fajnie w teorii, bo się mówi, że gdy wybiela się zęby, to jemy tylko na biało. Takie produkty, które nie farbią, nie mają dużo barwnika w sobie i tak dalej. I z tym jest straszny problem, powiem Wam, bo wszystko ładnie, gdy mówi nam to dentysta, gdy wracamy do domu i patrzymy na lodówkę, to nagle wszystko ma ogromną ilość barwnika. Więc ja postanowiłam zrobić takiego e-booka, żeby ułatwić osobom, szczególnie tym, które nie do końca umieją tak kombinować w kuchni. Ale to też będzie dla Was taka mega inspiracja. Będą tam przepisy na śniadania, obiady, kolacje, desery i coś do picia, jakieś drinki i tak dalej. Więc wszystko tam znajdziecie. Uważam, że będzie to niesamowicie przydatny e-book. A dodając na Instagramie informację, że wybielam zęby, dostałam taką masę wiadomości od Was, gdzie, jak, co i kiedy. Także wszystko będzie na bieżąco. Oczywiście wybielam zęby w Royal Dental, ale podsumowanie tego wszystkiego znajdziecie na drugim kanale. By the way, jutro właśnie jadę do Royal Dental na kolejny etap leczenia zębów. Także trzymajcie kciuki, bo przede mną znowu maraton na fotelu dentystycznym. No ale bardzo się cieszę, bo zbliżamy się do końca, do bondingu, do wyrównania, no, zakończenia uśmiechu, ale już jest cudownie, nie? Marta skończyła sprzątać, my się zbieramy, jedziemy do Suchej na hamburgery. Dotarliśmy do restauracji u przyjaciół. Mikołaj ma tutaj super zabawę. Dobrze, że popielniczki czyste. Taką masz wózek widłowy, tak? I przewozimy gałęzie. To pokaż. Tam wkładasz? Tak. I nagle mi ten tak podleciał. Zobacz, ja tutaj ci nałożyłam tyle. Damy radę przewieźć to? Wow. Mam tu patyki. Patyki. Liście wyrzucimy? Nie. A liście też, okej. Okay. Jak próbowałeś? Nie. Jeszcze chcę spróbować. Ty to masz gruby. Bardzo. To lepiej kroić niż gryźć. Aha. Smakowicie to wygląda. A Miki, ty jeszcze robisz jeżo zwierza. Hamburgery były przepyszne, smakowały nam wszystkim. Nawet Mikołaj zjadł bardzo dużo, także na pewno są bardzo dobre. I w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w parku w Żywcu, gdzie jest takie mini zoo, gdzie jest mnóstwo małych, fajnych zwierzątek i tam właśnie spędziliśmy już cały dzień. Ojej! Ojej! Zobacz, jaki piękny jestem! Możesz pogłaskać, Mikołaj. Tylko nie w usta, tylko wyżej. Ale jest duży, prawda? Powiedz. Dobry konik. Chyba polubił tatę, wiesz? Ale są kudłate, prawda? A co to? To nie jak ze Shreka, nie? Aha. A co wy tu robicie? Zbieramy mlecze dla kozów. Dla kuzek. Kozów. Trzymaj. Super masz te mlecze. Idziemy karmić? Tak. Chodźmy. No pewnie, że ty. Trzymaj sobie.
O. O, i następna przyszła. Dasz drugiej też? No i teraz drugiej. To jest głodna. No proszę. Tutaj z góry sobie chodź. Patryk, chłopczyk karmi. No uważaj, żeby cię nie ugryzły, no. No to dawaj im. Zobaczyła i co? Nie, 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 nie.